Ale może zróbmy taką inicjatywę, że przejej, przejej. Witold Lazar przerywa milczenie. Witold Lazar przerywa milczenie i jest w kominiarce odwrócony na fotelu i ma zniekształcony głos. Po prostu. Tu. Chociaż nie, jest podpisany z imienia i nazwiska, nic by to nie dało. Świetny pomysł. Zrobimy kiedyś taki odcinek, proszę Państwa. Takiego performanceu to jeszcze nie było. Dzień dobry Państwu, 7 dni na godzinę, czyli zapraszam Państwa na kolejną porcję rozmów przy obieraniu jajek. Dziś za udział w naszym programie wezmą współwinę Michał Migała, Garze Tomaszmiara i Witold Lazar. Nie bez powodu zacząłem od tych jajek, bo no wiadomo, święta, Wielkanoc, jajka są nieodłącznie związane z tymi świętami i ich obieranie również. I teraz pytanie. Jak to robić? Ręcznie. Ręcznie. Nieco obtłuc, a następnie kawałek po kawałku zdejmować skorupkę. No, metodologia absolutnie podpisuje się, ale jest coś takiego, że no tak, ale czasami się, jedna... one się nie chcą no, po prostu obrać nie tej, tej współpracy, nie chcą współpracować. No i teraz tutaj wynalazłem artykuł, jak to robić poprawnie, jak no to pa. robić właściwie. Proszę mówić, proszę mówić. Wlej do garnka zimną wodę i włóż do niego jajka. To jest punkt pierwszy. Woda ma być zimna. Ma to Potem sens. Potem należy dodać nieco soli. Ile to jest nieco? Szczypta. Uh -huh. Aha, a ile to jest szczypta? Odrobina. Odrobina. Dobrze. Sól ma zapewnić nam to, że jajka nie będą nam pękać w trakcie gotowania. I teraz jajka w tej osolonej zimnej wodzie powinny stać przez dwie minuty, zanim zaczniemy je gotować. Potem je gotujemy. 10 minut, jak się domyślam, na twardo. Musi być na twardo. Dobie, no, no, no na miękko to tak nie bardzo. Tak. Mhm. No nie, no jajka na miękko też trzeba jakoś nie. się dobrać do nich. No, więc, no to w seksmisji było. Zcinamy górę i... No, a, I tam i jest tak. wtedy po wiedeńsku. Powieda no tutaj, to, 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 to. to, tak. e, Dobrze, to następnie gotujemy 10 minut i po ugotowaniu wsadź jajka do naczynia z zimną wodą i kostkami lodu i tam te jajka mają spędzić 5 minut. W moim powody. kawalerskim życiu ten przepis jest zbyt skomplikowany. Uh -huh. No i yy, właśnie ten ostatni punkt, yy, to jajek, tak, to hartowanie w zimnej wodzie z kostkami lodu, ma nam zapewnić, że yy, skorupka będzie ładnie odchodzić od yy, zawartości. Ale to zobacz, ja nigdy tego nie robiłem, a mimo to. Czasem odchodzi dobrze, więc coś tu poszło nie tak. Hmm. Co jest powodem tego, że skorupka nie chce w niektórych przypadkach odchodzić? Coś no. zrobiliśmy nie tak. A zapewne co, co w pewien, naszym życiu poszło nie tak. Pewien... O! No. <laughs> tak, proszę państwa, dowiedzieliśmy się przed nagraniem, że wyglądamy na szczęśliwych, więc hmm. czego i państwu życzymy. Ja mam też jeden przepis. No. Zgniłe jajeczko wlać bez skorupki, czosnek, cebula... Razem do kubki dodać amoniak i siarkowodór. Nos zatykając, czekać na odór. Tytus. Dokładnie tak! Pamiętam! Pamiętam pan zegarek. Pamiętam. Tak. Było, było. Perfumy dla. Tak. Tytus, Romek i Atomek. Ireny. Ach, nie pamiętam dla kogo, ale perfumy, tak. Tytus, Romek i Atomek. Bodajże gwizdolot, jeśli nie. mogło tak być. Mogła Albo także. syfonolot. Ale o, obudziłeś we mnie nutę taką naprawdę dziecięcą. Ty tu gdzieś się pod świadomość, w pamięci jakaś szufladka ba. się otworzyła. Wzruszyłeś się? Nie, nie wzruszyłem się, ale pomyślałem sobie, znam. Znam ten tekst. Gdzieś go <grym słyszałem. <grym tak, ja też kiedyś gdzieś coś takiego <grym> słyszałem. Dobrze, przejdźmy zatem do kolejnych newsów, kolejnych tematów. No, który oczywiście... z panów miałby ochotę? Ja mogę. Prawda? Ja Proszę. mogę, oczywiście. Oczywiście, no cóż... Na przykład u naszego zachodniego sąsiada w Niemczech jest propozycja, żeby bilety na komunikację regionalną wobec wzrostu cen paliw i żeby zachęcić ludzi do zbiorowej komunikacji kosztowały 9 euro. Ale to jest mniej czy więcej niż do, do tej pory. Mniej, dużo mniej. A, czyli że taniej, żeby, uh -huh. żeby, żeby zachęcić. Żeby, żeby transport publiczny uh -huh. był tańszy, e, ma to obowiązywać w całym kraju. E, natomiast ma, mają to być oczywiście bilety na komunikację regionalną. W tym z tego co widziałem również na pociągi regionalne. Ale 9 euro to miesięcznie. Znaczy, A miesięcznie. Tak, a to in, to, in, to to in 9 się. euro. Jak to jeden bilet by kosztował 9 euro, to nie wróżę powodzenia tej komunikacji. Tak, bilet za 9 euro musi to ma byś być za, za swojego to. Mercedesa się nie przesiadł. Gdyby ten bilet kosztował 9 gdybym euro, gdybym miał Mercedesa, to pewnie bym się nie przesiadł. Czyżby jednak? Czyż? Czyż czyż. Przypomina mi się tutaj pewna historia, kiedy jechałem pociągiem takim regionalnym, transgranicznym pomiędzy Holandią a Belgią. Bo mają tam pociągi. Mają tam pociągi, mają tam pociągi regionalne. I kiedy w Holandii, kiedy w Holandii było to. Kiedy w Holandii obowiązywała cisza. No nie wszyscy pasażerowie siedzieli, nie wiem, czytali gazety. Dziwnie, dziwnie. Po, po przekroczeniu granicy nastąpił absolutny, po prostu nawał ludzi z gwarem. I takim gwarem gadali wszyscy, wszyscy, akurat był to w region Belgii, gdzie, gdzie obowiązywał tutaj język francuski i ta francuszczyzna była wszędzie i to było niesamowite, mimo tego, że granica była niewidzialna, to ta granica była w ludziach i w... zauważalna, Zauważalna. A nawet usłyszalna Słyszalna straszliwie. Słyszalna Słuchajcie, straszliwie. ale idąc trochę, mhm. rozwijając tego, tego newsa, bo tak myślę sobie, mhm. no okej, okay, tam temat niemiecki, regionalny, 9 euro, co by spowodowało, żebyście wy zechcieli zrezygnować ze swojego auta na rzecz Miejskiej komunikacji. Nic. Ja kocham samochody, kocham swoje auto i będę się tej wersji trzymał. Dla mnie przede wszystkim dostępność tej komunikacji. Mhm. To znaczy to, żebym do przystanku miał no powiedzmy 500 metrów. Nie, no nie, to. Ale wiesz, ja, jak to jest. Ja od razu wiesz do kierowcy idę i mówię, że proszę mnie zawieźć na pierwsze piętro do, do, do dużego pokoju. <laughs> nie, ale słuchajcie, to jest pewien paradoks. Bo wszyscy mówią, tak, należy rozwijać sieć tramwajową. Po czym absolutnie tramwaj nie może jechać pod moim blokiem, bo będzie głośno. Ach. Ja to, przecież... ja to przerabiałem na Białowance, bo ty, ty, mieszkam ty. w takim rejonie. Hmm. Akurat mnie to nie dotyczy, bo faktycznie ta linia tramwajowa jest dość daleko ode mnie. Hmm. Ale tam dosyć duże były boje na temat tego, jak przedłużyć tę linię tramwajową. I były właśnie społeczne protesty. Wszyscy chcą tramwaju, ale nikt nie chce, żeby ten tramwaj przejeżdżał koło jego bloku. No ale te tramwaje to już teraz tak cicho jest. Oj, zdziwiłbyś się. Oj, są Oj, zdziwiłbym się. są. To są, są no, Jest pewien szum, dźwięk, pewien taki... Jest to tak, tak, rzeczywiście. Tak, tak, tak. Natomiast y, y, autobusy czy tramwaje? Była taka piosenka... Love, autobusy, autobusy i tramwaje. I tramwaje tak. e, dla mnie tramwaje, szczególnie w Bydgoszczy, nie wiem czemu Bydgoszcz, e, chociaż nie ma zbyt dużo tych linii tramwajowych, a w Grudziądzu bodajże jest jedna. E, Bydgoszcz nieodmiennie kojarzy się z tramwajami i to jeszcze tymi, tymi starymi typu akwarium. Mm -hmm. e, tramwaje dla mnie mają w sobie coś z romantyzmu. Nie wiem czemu. Tramwaj wieczorem. Wieczorny tramwaj, e, który jedzie przez tramwaj miasto. Tramwaj zwany pożądanie. Tramwaj za... te, te, te nowoczesne, nie, nie, absolutnie. Nie to, ma pożądania. To, nie ma pożądania. To, to takie srebrne, e, e, jarzeniowe światło, które jarzy oczy. Znaczy... A jeszcze, nie wiem, czy, czy, czy pamiętacie, panowie na no, te jednookie tramwaje. Mm, które te, były, takie, te takie okrągłe. I te okrągłe, które przy przyspieszaniu, czasem w sposób losowy, gasły światła na chwilę. Tak, to było coś takiego. Było tak, coś tak, takiego tak. I, i było to jakieś, nie wiem, być może wiąże to z dzieciństwem, ale było, znaczy, to, było w tym coś na magicznego. Pewno, na pewno jest to kwestia infrastruktury i tego, jak w danym mieście to funkcjonuje. Mhm. W Warszawie mam takie wrażenie, że nie funkcjonuje to źle. Że generalnie tramwaje w Warszawskie są, są dosyć takim, dosyć sprawnym środkiem komunikacji. Akurat mój rodzinny Wrocław, no to tam już anegdoty krążą o tym, bo nie ma dnia bez wykolejonego mhm. tramwaju, stan torowiska jest fatalny. Ktoś tam kupił wagony, które na zakrętach się nie są w stanie złamać i tak dalej można anegdoty mnożyć, więc Wiecie, to zależy tak naprawdę, myślę, od, 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 od regionu, od, od miasta. Od torów, We... bo tory były złe. złe. tak. We Wrocławiu jest jedno magiczne osiedle, przynajmniej o magicznej nazwie, osiedle kosmonautów. Jest. Nocowałem na nim, to jedno. I nie było tam kosmonautów. Nie było, nie było przynajmniej, <laughs> oprócz mnie. Ale pamiętam jedno wyjście nad ranem z jednego z wrocławskich klubów. I wtedy... No to sami kosmonauci wychodzili. Każdy lewitował. Przecierałem oczy ze zdumienia, dlatego, że wsiadłem do tramwaju numer zero. Owszem, tak. jeździłem. Tak, tak. I mówię... Co jest, czy to Sen, czy Jawa, czy Zjawa, czy Zwidy, czy... Dokąd ja mnie jestem... zawiezie zero? Dokąd... Czy mnie poniosło w tym klubie? Tak, tak. Czy ja siedzę w tym klubie i ja to sobie wszystko wyobrażam. Piękna podróż z tramwajem. Numer Gdzieś zero, jeszcze jest linia numer zero poza, poza Wrocławiem? Nie mam pojęcia. No, nie, w Warszawie na pewno nie ma. Myślę, że tu możemy się do widzów naszych zwrócić. No tak właśnie. właśnie, z pytaniem, czy gdzieś w, w Polsce kursuje linia numer 0? Pamiętam, że w Warszawie nocą kursowały autobusy, autobusy ekstra. I te autobusy miały za zadanie, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę rozwożenie i odwożenie kierowców. O, a, tak, okay. taki ekskluzyw. Tak. Słuchajcie, to jak już jesteśmy przy, yy, przy środkach komunikacji, yy, znalazłem informację o nowej metodzie oszukiwania. No bo już była na wnuczka, na policjanta, o. na amerykańskiego żołnierza, o. na syna Clinta Studa. Nie wiem, czy znacie historię. Nie? <noise> Porażająca naiwność, ale proszę. No pewna Polka dała się wkręcić, że syn Clinta Studa z nią koresponduje. Ach, yy, tak. I zbiera na czyn ojca. Coś takiego. I, tak. No, no, jako, że była fanką zagorzałą, to... A brudnego charego trzeba ratować, uh -huh. więc, więc jest nowa Znajmniej metoda. Przynajmniej wykąpać. Przepraszam, taki suchy żart. Taki stand-uperski, tak. <grym> e, jest nowa metoda na stewardessę. O, I tu myślę, że należy ostrzec również naszych widzów, bo być może ktoś gdzieś się połakomi. Tym bardziej, że zbliża się okres urlopowy i każdy z nas gdzieś tam sobie zaczyna kombinować. Na czym polega metoda na stewardessę, Jak myślicie? <grym> Hmm, wróciłam właśnie nocnym lotem O drugiej w nocy Nie mogę znaleźć noclegu I zgubiłam klucze, portfel Dokumenty hmm, ale i Ale to myślisz, że przeciętny odbiorca powiedziałbym Oj biedna pani Stewardeso, Masz tutaj pieniądze? Nie My musimy mieć w tym jakiś zysk Prawda? Mhm. No cała zabawa polega, się, polega na tym Żeby coś nam zaoferować Co będzie lipą tak? No e. więc dobra, żeby skrócić można dostać maila, czy też informację, w której ktoś podający się za byłą, byłą stewardessę oferuje tańsze bilety lotnicze, gdyż dysponuje do... zniżkowymi cenami. Mhm. No, i że słuchaj, jakbyś potrzebował, to ja przecież jako była stewardesa, mam dojście do tańszych biletów i tak dalej, i tak dalej. No i potem już haczyk zarzucony, płacisz. I płaczesz. Tak. Ja, Poczta Polska y, właśnie opublikowała takie ostrzeżenie przed. Y, y, to są przesyłki za pobraniem. O tak. I żeby uważać Ale na takie wam, przesyłki Ja mam to, Poczekaj, to, daj, że... daj tak, dokończyć, tak, bu, bu, bu. bo to jest dość istotne, żeby uważać na tego typu przesyłki pobraniowe, bo dostajemy jakąś paczkę i z niewiadomego źródła, nieznanego nam źródła albo od nieznanego nadawcy i mamy zapłacić tam na przykład 200 zł te, te, tego pobrania jest, a w środku jest na przykład piłeczka pingpongowa. Po no, to duża no, to wiesz, to fantazja to ze względu na dancy. przynajmniej masz piłeczkę pipongową. Natomiast najczęściej jest tak, że jest to przeklikanie na jakieś fejkowe strony, które po prostu czyszczą nam y, konto. No bo loginy tak. Y, słuchajcie, ja mam w zakładce spam i zablokowane. Uh -huh. Słuchaj, y, żeby nie być gołosłownym. Y, twoje zamówienie zostało dostarczone, ale. Mhm. Tak, Twoja paczka została wstrzymana. Yy... I tak dalej, i tak dalej. Takich SMS-ów mam tutaj, słuchaj, całą listę. I to SMS-y i e-maile przychodzą tak, tego, tego typu rzeczy, tak? Tak. To Ja to, tam ja jest kiedy link? widzę coś takiego, od razu dodaję da do spamu, więc mhm. gdzieś te numery już mi wskakują zupełnie gdzie indziej i zawracają mi głowy. Był taki moment, kiedy pomyślałem sobie, kurczę, co za paczka jest wstrzymana. Mhm. Ale na szczęście ja tych paczek zbyt wiele jakby nie odbieram, więc jakby tu zapaliła mi się czerwona lampka. Mówię, no halo. Ja na żadną paczkę nie czekam, w związku z tym nie miało być co wstrzymane, więc, więc dodaj do spamu i jakby dziękuję. Tak, natomiast, ja, ja... natomiast jeżeli ktoś dużo paczek przysyła, odbiera, bo robi często zakupy, uh -huh. no to może się na tego typu proceder nadzieć. Ja dostałem sms o odcięciu prądu. Z powodu zaległości. Mm. Y -y 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 -y. Mimo, że człowiek płaci za tak. ciężkie rachunki. Tylko <laughs> 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 dostawca mi się nie zgadzał. Tego A, okay, okay, okay. I tam w tych wiadomościach, proszę państwa, to ku przestrodze. Mówimy już wielokrotnie, mówiliśmy to w naszych audycjach i w radiu, ale, ale korzystając z okazji, może ktoś jeszcze nie wie, że jest takie oszustwo. Tam jest link, którego pod żadnym pozorem nie należy, <gül Oui> należy klikać, bo on przenosi państwa na jakąś tak. y, albo stronę łudząco podobną do mm, oryginalnego y, na przykład dostawcy energii, albo y, roz, dostarczyciela przesyłek, tak? Dobrze mhm. mówię? Dobrze. Tak. Dostarczyciela doręczyciela dręczyciela tak tak ta strona jest tylko łudząco podobna a tak, tak. naprawdę chodzi o to żebyśmy się tam zalogowali i podali pisać? hasło login <laughs> jakieś takie rzeczy których używamy na przykład do logowania się a że większość ludzi niestety większość osób ma zwyczaj używania tego samego loginu i hasła Oj, tak. do wielu różnych kont mm -hmm. i stron, również bankowych. No to wykradzenie takiego hasła daje już potencjalne możliwości. Już nie mówiąc o tym, że może nam po prostu zainfekować nasze tak. urządzenie jakimś, wi wi nie wiem, wirusem, jak to się to ma swoją nazwę. Ja Trój, nie pamię ja nie tak, pamiętam, tak, jak tak, to się. No nie, nie, to, to, to jest jakiś inny. To już idąc dalej, no. idąc dalej, zacznę, bo mam drugi taki, taki news. Już mniejszał metodę, bo tam faktycznie podobna była historia, że ktoś chciał coś sprzedać. Ja właśnie zgłosił się do niego oszust, który gdzieś tam y, w zawoalowany sposób tak naprawdę chciał od niego wykraść właśnie dane logowania mhm. do, do konta, i faktycznie skończyło się na tym, że stracił kilkanaście tysięcy ze swojego konta. Natomiast bardziej mnie zafrapowało, co chciał sprzedać ten, no. y, ten ktoś. Otóż 21-latek z województwa lubelskiego chciał sprzedać, uważaj, drzwi do fiata 125P. Że też ja na to nie wpadłem. A czujesz? Chyba nie byłbym 120, w stanie. Czyli tak zwany duży fiat. No, tak, duży tak, tak, kanciak, kanciak, duży fiat, kanciak. Z grzebieniem z tyłu. Mój tato to miał, uczyłem się na nim A jeździć. Z grzebieniem z tyłu? No, z tyłu. Miał taki wentylator, który zawsze y, taką owiewkę, w sensie coś, co y, filtrowało powietrze, co zawsze kojarzyło mi się z grzebieniem. Z tyłu w dużym fiacie? Z tyłu, y, w tylnym słupku. A, ta, ta, taka kratka była, grzebień, plus jeszcze fascynujący yy, yy, pasek prędkości, w sensie tak. nie, nie wskazówka, tylko pasek. pasek a, to i, tak, tak, mój tak. tato miał już FSO 1500 limuzyna, gdzie już były zegary spolone za te takie. No. Mhm. Na I bogato. pięciobiegowa skrzynia biegów. No, to, no, to tak. już w ogóle na bogato. No, jak to, rzucić na trasie piąty bieg, no. Dobrze. Ja w jednym z ostatnich odcinków opowiadałem Państwu w ramach Poradnik. sekcji RTV AGD o sile mocy potędze kostki do zmywarki. I mam tutaj dowód. Proszę zobaczyć, co Zmywarka zrobiła tak wyszorowała z moim że... kubkiem. Tak, no to było. Ten kubek jest pomalowany czarną farbą, taką, no dość mocną. Tak mi się wydawało. Ale kostka do zmywarki potrafi sobie z tym poradzić. Ale słuchaj, nie ma tam na nim symbolu, że to się jednak do zmywarki nie nadaje. Nie, no to. No, nie wiem, no, nie no. wiem no. 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 Bo, drogi Witku, nie wszystko się nadaje do zmywarki. Właśnie, właśnie dlatego. No, Już teraz to wiesz. Była taka opcja, żeby na przykład warzywa mieć w zmywarce. To się kiedyś pojawiło. Tak. Nie sugerujemy nie żeby nie robić tego. Nie farba polecamy. Schodzi. Tak. Farba schodzi z was, Tak. Dobrze, ale to ja w takim razie, płynnie kończąc wątek, RTV AGD, płynnie przejdę do tematu imion, które nadawane są dzieciom. Bo mody się zmieniają, są różne i ostatnio na przykład panuje tutaj moda na dawanie imion imion tradycyjnych, takie które nosili nasi dziadkowie, nasze babcie. No i niektórzy rodzice czerpią inspirację z tego też jak nazywają się dzieci różnych gwiazd, celebrytów tak zwanych i Pytanie, czy to właśnie dzięki temu, że Anna Lewandowska nadała e, swojej córce. Wiecie, jak ma na imię? Clara? Laura. Laura? Laura. Byle nie jak Laura. Clara, Palme. Ale oni mają dwójki dzieci? No, do, no, i... no dobrze. Ale Może Laura... i mają dwójkę, ale mówimy teraz o jednym. O, mówimy o Laura. Jako dziecko no, lat mówimy... 90. dla mnie. Znaczy, faktycznie, nadanie synowi imienia Laura jest bez sensu. Raczej, tak. Tak, Lo, Ale i teraz Lewandowski. pytanie a, synowie Michała Wiśniewskiego? ileż tam jest? Tak, tak, tak. tak. To już... Wykwintności. Jakiej? Mhm. Pytanie jest, czy rzeczywiście to, że Anna Lewandowska nazwała córkę Laura, spowodowało to, że to imię w rankingu wystrzeliło? imion wystrzeliło o kilkanaście pozycji. W tej chwili jest na pozycji. Szóstej, siódmej? Raz, dwa, trzy, jeszcze 5, nie przebiło. 6 Na szóstej. Na szóstym miejscu jak... wśród najpopularniejszych imion nadawanym dziewczynkom w roku 2022. A na pierwszym co? No właśnie, zgadnij. Zosia. Tak. A Zosia. potem? Bo to nieprzerwanie tam chyba jest. To moja żona. Zofię. Małżonka. <laughs> Zofia. Małżonka. Zofia. Y, Zofia, Zuzanna, Hanna... Julia, Zuzanna w kąpieli. Julia, Maja oraz właśnie Laura to są te najpopularniejsze. Ale to imiona, to nie ma a, nie, no, mi się do no, a Zuzanny jeszcze lepiej. Nie ma się do czego przyczepić. W przypadku chłopców to jest Antoni, Filip, Szymon, Franciszek, Mikołaj. Potem jeszcze Kacper. Sympatycznie. Ale to powiem wam, że był taki moment, że mojego syna w klasie było chyba z czterech Franciszków. I trochę gęsto się robiło. Hmm, no tak. U mnie no było. Była no się do a propos mody, prawda? No trzech... Ewidentnie był ten wysyp Franciszków. Trzech Adamów było u mnie w klasie. No widzisz, no tak było. Mam kuzyna. U mnie w klasie było trzech Tomaszów. Mazowiecki. No właśnie chciałem dodać. I wszyscy niewierni. Spokoju. <laughs> siła spokoju. Siła spokoju. Polska gospodarka jest w takim stanie jak moje zdrowie. No dobrze. Nieważne. Siła spokoju. Co tam masz? Siła spokoju ma różne rzeczy. Na przykład ma doniesienia z rynku medialnego. No, Nie wiem, co w mediach. Czy, 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 czy panowie zauważyliście, kiedy odpala się pewną popularną amerykańską stronę z filmami, z materiałami filmowymi. Straszą wręcz tytuły dotyczące wojny na Ukrainie, i każdy youtuber w tej chwili jest ekspertem do spraw uzbrojenia, I geopolityki i wojskowości. I wie, co zrobi Putin. I wie, co, ach, absolutnie. Jest wysyp geniuszy. Przede wszystkim przepisem na tego typu materiał jest krzykliwy tytuł. No ba. Coś o broni atomowej, coś o zagrożeniu, coś o szansach, albo coś. Sekret Putina, albo tak. coś, w tym, coś w tym stylu. No ale to Najpierw media, pro, tak, pro media i... tym się rządzą. No, nagłówek musi być. Tak? Nagłówek musi być, natomiast no. często ze znakiem zapytania. Cześć. Często i, 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 prawo, i prawo znaków zapytania. Jeśli albo jest... Przerywa milczenie, uwielbiam to. Mhm. Przerywa jakby w ogóle kiedykolwiek zaczął to milczenie, no, ale okej. Okay. Ale może zróbmy taką inicjatywę, że przeje i przejej... to Witold Lazar przerywa milczenie. Witor milczenie i jest w kominiarce, odwrócony na fotelu i ma z... zniekształcony głos. Po prostu. Chociaż nie, jest podpisany z imienia i nazwiska, nic by to nie dało. Świetny pomysł, zrobimy kiedyś taki odcinek, proszę państwa. Takiego performensu to jeszcze nie było. W każdym razie nie wiem, nie wiem, nie wiem czy was, nie wiem czy was panowie, to już nie irytuje. Natomiast sam układ graficzny tego serwisu jest zawsze taki, że jest jakaś taka wymowna scena, straszna mimika, przesadzona mina, agresywne kolory. Ja już wiem, że tego materiału klikać nie należy. Wolałbym coś bardziej stonowanego, po prostu i coś mniej, co, co, co mnie w mniej prymitywny sposób zachęca do obejrzenia. Czegokolwiek. No, ja pamiętam kiedyś yy, pewien tabloid. Yy, no, Skandale? O, nie, nie. Opublikował y, zdjęcie pewnego celebryty, nazwijmy go Kowalski, yy, i wielkie, wielki napis, tytuł głosił U Kowalskich będzie się piło. Po czym jak się y, już y, w Patrzyłeś w zdjęcie, które przedstawia, przedstawia pana Kowalskiego z dwiema zgrzewkami wody. No, ale wszystko to prawda. No, nikt nie skłamał. Jak najbardziej w żadnym miejscu. Ja, moją pracą marzeń kiedyś było stanowisko redaktora w tego typu dziale. Właśnie w jednym z brukowców. Albo w jednym, albo w drugim. Wiemy, o jakich mówimy. Mhm. Jak najbardziej. I właśnie o jednym powiedziałem. Wymyślanie tego typu historii. Ale wiesz co, Michał, ja Ci powiem. Ja miałem taki epizod w swoim życiu, że pracowałem w portalu nie związany Właśnie z życiem celebrytów plotek mm -hmm. i, i sensacji, tylko no już mniejsza o to, ale nic kompletnie nie. Poważne zrozumiałe. tematy. Może ta. nie poważne U nas tylko Słuchaj, poważne dobra. tematy. Dotyczyły pogody. Pogody. Aha. Ale oprócz pogody pisaliśmy również o tam nie wiem, o przyrodzie, o tym, że tam wieloryba wyrzuciło. No takie. Mm -hmm. I teraz. Tworząc. Ale te... Greenpeace przyjechał czy nie przyjechał? Tak, no, no właśnie, czy przyjechał, czy nie przyjechał, albo że tam nie wiemy burza. Czy albo Greenpeace tornado. przyjedzie. No i teraz właśnie o co chodzi? Ja jako człowiek, całe życie pracujący w radiu, który nigdy nie funkcjonował w takim świecie pisanym, klikanym. Nie umiałem kompletnie się w tym odnaleźć, uh -huh. bo to są zupełnie inne formy tak. y, przekazywania. Właśnie tak. ja nie rozumiałem tego, że musi być tam ten krzykliwy nagłówek, że musi być lit, uh -huh. że potem dopiero rozwinięcie i tak dalej. Te kompletnie nie umiałem się w tym odnaleźć, Plus... bo zupełnie innymi treściami przekazywałem. Więc wiesz, to oczywiście, o czym mówicie w tych sensacyjnych y, portalach, to, to już jest w ogóle uwypuklone. Znaczy, Ale chodzi generalnie o to, media tak funkcjonują. Chodzi tak? o to, że państwo. I my również nie będę ukrywał, zanim dojdziemy do tego sedna artykułu yy, wspomnianego tak. na początku, na przykład o poprawnym gotowaniu jajek, żeby się łatwo obierały. To musimy przebrnąć przez ileś tam linijek tekstu i dopiero gdzieś tam pod koniec znajdujemy tę właściwą wiadomość. Informacja. Albo nie, tak. znajdujemy, albo, albo jest nie tak, znajdujemy. Albo nie. No, no, albo na głowę nie. Albo 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 z Albo nie. 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 Gdzie A czekaj, w znajdź? Jednym, I w jednym, i w drugim, i w cudzysłowie, i w nawiasie. I w cudzysłowie, i w nawiasie. Dobrze, to braśmy wyobraż... to sobie. To mów. A, z... Jakbyś zrobił za... nagłówek, poniżej... i w cudzysłowie, i w nawiasie. Oj, byłaby klika. I jeszcze ze znakiem zapytania. Poniżej znajdziesz <laughs> sposób na niezawodne zaśnięcie w nocy. Masz kłopoty ze snem? Przeczytaj. Czytasz, czytasz. Czytasz i usypiasz. Czytasz, czytasz, czytasz. czytasz. Ten sposób wynalazłem ty yy, na hawajskiej skale, to stara mądrość rdzennej ludności. Było to wtedy, kiedy podróżowałem. Mm -hmm. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie tak chodzi o to, żeby cię znudzić, Żeby cię znudzić, tak. znudzić. Znudzi, niżej, niżej. Pobierz bezpłatnego e-booka, nawet yy, zapisujesz się na listę mailingową. Pobierasz tego e-booka, a tam też znów nic nie ma. Po prostu. Tak. Dobrze. dobrze, kiedy widzę takie strony, to od razu już wiem. Aha, dobrze. żarna Taneria. Żeby, żeby nie było tak, jak w tym artykule, co to i w cudzysłowie, i w nawiasie, to który z panów teraz? To ja. Słuchajcie. Yy, najgorszy film, jaki widzieliście w tym roku? Ojej. No był taki jeden. Mhm. Yy, ja nie, nie pomnę tytułu, ani... Yy... W każdym razie, no, no dobra, nieważne o co tam chodziło, ten film miał ze cztery końce. Polski czy zagraniczny? Zagraniczny. Ten film okay. miał ze cztery końce, znaczy cztery razy się dla mnie kończył i zawsze trwał dalej. Mało <grym> tego, nawet jak Nie już napisy się poleciały, to ten film jeszcze trwał dalej. Wyłączyłeś tak, telewizor, tak on jeszcze trwał dalej. Nie, to w kinie było. A, okej. Okay. Wyszedłeś z kina, on no, jeszcze trwał dalej. Prawdopodobnie. Aż się chce wyjść z kina, z kina. No. tak? I wychodzę. No. Tak jest. Michał? Um, ale to co bardzo, z tym bardzo, bardzo pod... no, Jeszcze dajmy Dobrze, no. Bardzo podchwytliwe pytanie, ale. E, dlaczego podchwytliwe? Ale zdaje mi się, że y, za najgorszy mogę uważać każdy film amerykański z serii Marvela i z serii Avengers. Aha. Tam jest takie... Oczywiście. O. Naj... O. Proszę, proszę. <śles> B, B. <śles> Jest tam takie przeładowanie wszystkiego. Tak myślę, że to, no, to, to symbolizuje czekaj, upadek. Dorwał, to być bo, inaczej piszczą. Upadek bo, bo, kultury w ogóle amerykańskiej. No, no dobrze, dobrze, słowa. zaraz chwila, moment. To są filmy, które mają swoich fanów. Natomiast ty widząc tam logo Marvela czy, tam, czy inne, no przecież wcale nie musisz tego filmu oglądać. I nie oglądam. I wychodzę z kina. I wychodzę z kina. Da. Panowie, słuchajcie, zapytałem, dlatego no, ale że. Próbowałem. Tak, zostały przyznane Próbowałem jeden jak co roku. Drugi film po 5-10 minus. No. Ewidentnie nie twoja bajka, nomenomen. No tak, prawda? Słuchajcie, zostały przyznane węże za 2022 rok. Czyli odpowied... węże? Węże. Yy, nie wiesz, nie znasz? Węże, odpowiedniki Malin. A. W, w Hollywood mają złote maliny, czyli dla Aha. największych gniotów filmowych. W Polsce są to węże. Aha. Zresztą moim zdaniem urocza nagroda, bo film, który zdobywa główną nagrodę, zdobywa tak zwanego wielkiego węża. No fajne, mi się, mnie A? się to podoba. Bytona no i, takiego. No takiego konkretnego. Tak, no był jakiś taki model joysticka. konde. Tak. No i słuchajcie, Wielki Wąż w tym roku przypadł filmowi Ściema po polsku. W reżyserii Mariusza Pujszo. Nie oglądałem. A, znane nazwisko. Wiesz co, regularny a, a laureat. Z... Regularny. A film znany? Yy, mogę na poczekaniu wymyślić jego treść. Jaki, jaki jest tytuł? Ściema po polsku. Tak, no, dwóch, dwóch, dwóch młodych ludzi, którzy chce, chce, chcą zarobić bardzo szybko dużą ilość pieniędzy, wymyślają pewien numer, oszustwo, yy, po, po, po czym następuje seria dosyć śmiesznych nie, scenek i nieporozumień slapstickowych. I ogólnie pada dużo przekleństw, które wywołują rechot wśród publiczności w kinie. Słuchajcie, y, oczywiście jest <noise> najgorszy scenariusz, najgorsza reżyseria, najgorsza rola męska, ale bardzo mi się podoba kategoria występ poniżej talentu. <noise> o! Fajne, prawda? Tak. I tutaj nominowany oraz zwycięzca Andrzej Grabowski za film Pitbull. <noise> Który Pitbull? No pewnie ostatni. A to jest kilka? Bo pamiętaj, że to jest... No, za... no, jest Z jest no tych części. Jest... Są kobiety mafii. E, I są... tam też Grabowski? A no, on tam chyba w każdym gra. On wszędzie gra emerytowanego lekko cynicznego policjanta. Z problemami alkoholowymi. No. Prawda? Tak. Mhm. Najgorszy teledysk, plakat i tak dalej, i tak dalej, i tak mhm. dalej. Generalnie jakby widzę, że nagrody zostały równo rozdzielone między Ściemę po polsku, a film Wyszyński, Zemsta czy Przebaczenie. O. O, o. No, śliski temat, e, natomiast... Nie, to nie chodzi o temat, chodzi o to, że film jest po prostu słaby. No. Zastanawiam się czy jednak, czy, czy przebije to legendarne hmm, Gulczas, a jak myślisz, albo <gulchus> Irek, kosmiczna nominacja. Słuchajcie, y, ja podjąłem się temu karkołomnemu zadaniu i obejrzałem film Gierek. O którym rozmawialiśmy tutaj ostatnio. Nie był nominowany, bo premiera miał w tym roku, więc, jakby no, siłą rzeczy myślę, że. A jeszcze kandydat, pewnie, tak, kandydat tak, do nagród w przyszłym <laughs> roku. Natomiast to jest naprawdę słaby film. Uh -huh. To jest film, który nie broni się kompletnie na żadnym polu. A kostiumy, scenografia. No to też właśnie zarzuty też były, że za tak? cukierkowo, za. Że no Polska ludowa tak nie wyglądała, tak? No, raczej nie. Hmm. Rok 76 Radom. No, ty, no znaczy, przede wszystkim od twórca głównej roli. No umówmy się. No. Yy, ja się tylko dziwię yy, wszystkim tym, którzy yy, oglądają taki film i, i chcieliby, żeby to był film dokumentalny. Podręcznik do historii wręcz. Nie nie nie, no, nie, nie, nie. Nie można takich nie, rzeczy nie, oczekiwać. Nie, nie. No, Witek, tak. nie, absolutnie nie ma mhm. racji. Ja oczekuję od filmu, żeby mnie zaskoczył Pomysłem na scenariusz, żeby mnie ta historia wciągnęła. Natomiast, kiedy ja widzę film Gierek, który jest właściwie laurką, tam co, trzecie zdanie jest powtarzane, jak to Gierek strasznie chciałby, żeby go ludzie kochali. I nawet ostatnia scena, Łzawa, gdzie on jedzie takim autobusem ogórkiem i mówi, ale czy ludzie mnie kochają? No nie, po prostu w tym filmie nie zgadza się nic. Dlatego siłą filmu jest przede wszystkim scenariusz następnie oczywiście odegranie tego wszystkiego. Natomiast tu jest po prostu kiepski scenariusz. To jest film o niczym. No. Jest taki bardzo dobry film dokumentalny Gwiezdne wojny. Obejrzyj sobie. Owszem, natomiast chyba zapanowała taka moda, bo kiedy obejrzałem film Jak pokochałam gangstera, mhm. To nie wiem, być może nadchodzi taka fala wynoszenia na ołtarze ludzi, którzy, no którzy mają bardzo dużo za uszami. Dobrze, no to teraz dla równowagi, jak już tak się chwalimy, co widzieliśmy, obejrzałem ostatnio film Furioza mhm. i to jest właśnie film, który mnie ujął bo pomysł na scenariusz jest fajny, tam jest ciekawa historia, wciągająca, ja jestem ciekawy, co będzie dalej. Mało tego, ten film jest fantastycznie tak poprowadzony, że tam właściwie nie ma głównego bohatera. Okay. Jest kilka A -a -a. postaci, które wokół siebie skupiały, i ty ciągle jesteś ciekawy, co tam u każdej z tej postaci. W ogóle to jest ciekawa historia, bo. Yy, Boże, jak ten aktor się nazywa, który, który jest taką, jakby twarzą. Sy syn tego tamtego aktora. Tak, właśnie ten syn. Damiński Mateusz. Mateusz Damięcki, który został fantastycznie ucharakteryzowany na takiego typowego gangusa, kibola, wytatuowany, łysy. I można odnieść wrażenie, oglądając promosy tego filmu, że to jest główna postać tego filmu. A to nieprawda. On jest tylko jedną z głównych ról. Tam jest kilka równie fajnych, ciekawych, mocno zarysowanych postaci. Polecam ten film. To jest naprawdę dobry, dobry film. Mhm. No skoro jesteśmy już przy rubryce Fajny Film, to ja widziałem, jak się nazywał ten taki złodziej, oszust słynny polski, którego tam wreszcie dopadli i. i... Jak? Na, a, Najmro. Naim, mhm. Widzia, widzieliście? Widziałem, widziałem. Fajny film, podobał mi się. mi się Fajnie zrobiony. Też mi się Fajnie podoba. zrobiony, Fajnie się zrobiony te, technika taka tak, jest. bardzo dobre. Można powiedzieć, że hollywoodzka wręcz. Widziałem tylko w 997 swojego czasu. <laughs> Najmrodzkiego. Tak, tak. Tu się z tobą zgodzę też. Najmro, dobra, mhm. dobra opowieść. Dobrze. Skoro tak, to jak wam się wydaje najdroższa rasa psów? Jaka będzie? Dobra, nie aż, będę aż skrócę. się boję, aż się boję. Ja skrócę męczarnie, to jest na pierwszym miejscu jest Kerry Blue Terrier. Nie będziemy państwu pokazywać jak ten pies wygląda, bo jest koszmarnie brzydki. I teraz tak, on kosztuje 2300 zł, w sensie, ten jak, jak to czeka, szczeniak. szczeniak tak, mhm. szczeniak, tak, tyle, tyle kosztuje, ale no i to może się nie wydawać jakąś ogromną sumą, jednak ze względu na wiele problemów zdrowotnych tej rasy. Wydatków czeka was więcej. Wydatków, tak, czeka was więcej, należy pamiętać, że koszty opieki zdrowotnej mogą sięgnąć nawet 27 tysięcy rocznie. Rocznie? Rocznie. Mm -hmm. I to jest Kerry Blue Terrier. Jeśli Państwo są ciekawi, jak ten pies wygląda, to jest taka rasa. Wymaga Kerry, y zdecydowanie. Y Czarnoniebieska, mówią o tym, że tak piszą. I rzeczywiście widziałem zdjęcie tego psa. Bardzo niefajnie wygląda. Y zamiast pokazywać Państwu Kerry Blue Terriera, pokażemy Państwu zdjęcie kota. Miał być y, kot rasy syberyjskiej, ale z uwagi na sankcje będzie to kot rasy bengalskiej. Hmm. Proszę bardzo, tutaj. kot tak, rasy bengalskiej. Tak zwany bardzo Bęgal. piękny okaz. A, ja przy, przy tego typu wiadomościach zastanawiam się, po co? Y, po co co? Po co robić coś takiego? Czy znaczy kupować czy hodować? Po co kupować, po co hodować, po co powoływać do życia stworzenia, mm. które cierpią. Hmm. No Których no no to, to, no, życie jest jednym wielkim cierpieniem. No ale to już nie poradzimy nic na to, bo taka rasa jest i ona mm. funkcjonuje, istnieje. Nie wiem, czy to jest jakaś krzyżówka, czy... No na pewno. się to wzięło, jest czy... to na bank krzyżówka. Czy, mm, no, podobno jest to pies rasowy, więc... Ale mm, propos... wydaje mi się, że no i powiem to też. Yy, otwarcie, służy to tylko za, za spokoj... zaspokajaniu snobizmu właścicieli. Mm -hmm. Stać mnie, więc mam niewydolną istotę, która cały, całe życie cierpi ma prawdopodobnie problemy z oddychaniem dusi się i po prostu się męczy aż do śmierci. No, to troszeczkę... No bo po to już raczej nie. No. Być może troszeczkę obniżyłem nastrój, więc Słuchajcie, prosz... ale to, to idąc, idąc dalej yy, trochę za ciosem, już yy, zostawiając te nieszczęsne zwierzaki, yy, okres przedświąteczny sprzyja czemu? Zakupom. Yy, nie, Korkom, yy, a... wyjazdom. Halo, yy, halo, halo. Na... Sałatce jarzynowej. Patrz, i, wszyscy, i, i ty, i ty, konsumpcjoniści po prostu... A majonez, a, nie powiem a, jaki. A walory... Żurek. A walory duchowe? A? Trzeba było tak dobrze. No. No. Ale zobacz, mówię, wyparowały. pytam wprost. Okres przedświąteczny sprzyja? Żarciu. Nikt nie, po, nie miał refleksji, że zaduma. Może nad sobą się zastanowić. E, ale to, nie, to wiele o nas widzisz, mówi. Myślę, że źle pod, podszedłeś do zagadnienia, dlatego że. To ja źle podszedłem. No e, oczywiście. Duma, refleksja i tak dalej, to przychodzi to już w święta. To już jest w momencie, kiedy A okres no przedświąteczny, który, o który spytałeś, to są wszelkiego rodzaju ale przygotowania. Oczywiście, że one są, ale jedno nie zakuty, może wykluczać drugiego. przecież na święta Dobra. ma być to, to, to Dobra. i 12 potraw. Panowie, dobrze. 12 nie to... na te święta, no okay. ale... dobrze. Panowie, no, dobrze. Chodzi o to. No, no chodzi o piątek. Chodzi o piątek. Należy, przynajmniej jeśli jest się wierzącym, przed świętami się wyspowiadać. Mhm. No i teraz pojawiły się W czasie w wielkanocnym komunie świętą przyjmować. O to, 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 to. Mhm. No i w sieci pojawiły się informacje dotyczące aktualizacji listy grzechów. O! A Co się zmieniło? A, wiecie, znaczy, no, zmieni się nic, nie zmieniło, dodano. Czasy się Aha. zmieniają, więc ich grzeszymy na inne sposoby. Aha. No to opowiedz o sobie. No, a, Tam o sobie będę opowiadał. Ja wam opowiem, co jest na liście. No. Więc tak, zaktualizowana lista grzechów. Mobbing, hejtowanie w sieci, zatruwanie środowiska, modyfikacje genetyczne, Aha. produkcja niezdrowej żywności, branie udziału w wyścigu szczurów. Uży... Używki, handel, rozprowadzanie narkotyków, przyczynianie się do niesprawiedliwości społecznej, biedy oraz eksperymenty na ludziach. I z tego się należy wyspowiadać. Ale modyfikacje blaniec. genetyczne przed chwilą no. rozmawialiśmy no, o, dlatego... o, o pewnej rasie psów, tak. która przez Więc unik... widzisz, unikalne, się unikalne, krzyżówki, a dalej handlujesz. Unikalne krzyżówki stała się taka jak się stała. Jemy kukurydzę, która też jest efektem wielu lat pracy. Za każdym razem, jak hapasz popcorn, idziesz się wyspowiadać. No dobrze, panowie, i teraz do brzegu. Uwierzyliście? Uwierzyłem. Tak, a to fake. Znaczy, postanowiono sprawdzić u źródeł, czyli. U dysydentów i absolutnie jest to fake news, który krąży obecnie po internecie. Nie ma tego typu. Znaczy, przyszło kwestii. mi tylko Gdyby, mm -hmm. do głowy zapytać Cię, czy, czy zgrzeszyłem? Czy, nie. Czy należy się spowiadać zbrania udziału w wyścigu szczurów? Tak to było? Nawet jak się, mm. tego wyśc jak się ten wyścig przegrał? Cała Warszawa. A, no właśnie, Cała Warszawa do konfesjonału. Dokładnie, ale to, to dobre pytanie. Jak przegram wyścig szczurów? to czy mam się z czego wyspowiadać? Samobranie no, udziału jest, no, jest grzechem, no, prawda? No to według tej wiadomości przynajmniej. To znaczy, to... Nie, dość, że przegrałe, nie, nie dość, że brałeś udział, to jeszcze przegrałeś. Jesteś przypadkiem beznadziejny. <laughs> tak, to jedno. I ci nie grzesz więcej. Osobne miejsce w piekle dla tych jest tam przeznaczone. Mhm. To jedno. Ach, gdyby początek tego newsa był e, szwagier e, mojego męża, który pracuje w wojskowości, e, wie, powiedział, dobrze. Że, wie dobrze, że już pojutrze zostaną zamknięte miasta e, i nie będzie można się z nich wydostać i tak dalej. Tego typu sianie dezinformacji, tak, to, to, to byłbym o wiele bardziej, moja moja odpowiedź byłaby o wiele jaśniejsza. Co nie zmienia faktu, że moim zdaniem wiele tych rzeczy, które zostały wymienione, na pewno zasługują na pewnego rodzaju potępienie przynajmniej. Mówię, że tak. należy się z tego spowiadać. Natomiast jakby są pewne prawdy uniwersalne, tak. No, mobbing jest po prostu mhm. nie czymś drugiemu, co tobie nie niemiłe, jest, tak, na tak, przykład. Jest krzywdą, Prawda? jest krzywdą, tak, oczywiście. Tak, no też gdybyśmy się trochę dłużej zastanowili mhm. nad tym, co, co nam tu przeczytałeś, to prawdopodobnie... Wiele z tych aktywności zawierałoby się w dziesięciu przykazaniach, dokładnie, dokładnie czego, tak. czego robić. Więc pytanie, czy nie należy. należy. Tak, tak, tak. Natomiast wiecie, no tu jednak jest bardzo duża pewna doza interpretacji, tak więc rozumiem nie wiem, ja nie chodzę do kościoła, w związku z tym się nie spowiadam. Ale zakładam, że relacja wierzący pasterz sprowadza się do tego, że no można pewne rzeczy przedyskutować czy to jest grzech, czy to nie jest grzech. Uh -huh, no, tak mi uh -huh, się wydaje. Uh -huh, A może jestem naiwny. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, no to, to trzeba by czy porozmawiać ja ja się z... z fachowcem, no czyli z księdzem. księdzem. No. Tak jest. Jeśli nas jakiś ksiądz ogląda, to proszę się <laughs> ustosunkować. Amen. <laughs> I ci nie grzesz więcej. Tak proszę jest. bardzo. Uh -huh. e, mam, mam rzeczywiście troszeczkę... Tro... O, właśnie. Jest Boom. Jest boom na kupno nieruchomości w metawersie, czyli w świecie wymyślonym. Oj, ejku, ejku. W świecie wirtualnym. A to już było. To już było, tak. Ja ci powiem kiedy było, ale opowiedz. Dobrze. Historię. Dobrze, to tak samo jak z, wiadomo, czy Z czym... tym co wiesz? Z tym, co wiesz. Mm. I zastanawiam się. Mm. Ludzie skarżą się na to, że nie mają pieniędzy, że są biedni, a kupują jakieś wirtualne mm. byty. byty, wirtualne rzeczy. Mm. I. Chyba tego kapitału na świecie jest nieco za dużo, albo przynajmniej jest dziwnie lokowany. Ale może oni to kupują za te, jak to się mówi, bitcoiny, tak? Czy... Za bitcoiny, tak. tak. Których wartość wirtualną, wirtualną nieruchomość za, za wirtualną walutę. walutę. Tak. Wirtualna przyjemność. No tak, no w, w realu te nieruchomości są, mają ceny tak kosmicznie wywindowane, że... O, zdziwiłbyś się, jak kosztowne są te wirtualne. Tak? tak. Kupiłeś? Nie, nie kupiłem. Właśnie chcę, chcę ci powiedzieć... Oj, się. <laughs> chcę wam powiedzieć swoją historię. Ona jest sprzed paru lat, dlatego, uh -huh. dlatego powiedziałem, że, że to już było. Ja kiedyś tam postanowiłem troszeczkę poszerzyć swoje horyzonty i uczęszczałem takiej szkoły pr -owej. Hmm. Bardzo fajne doświadczenie, bardzo, bardzo fajne, fajne zajęcia. Sprowadzone przez PR-ów. Tak. Hmm. Ale nie sprowadzało się do yy, picia. Yy, mieliśmy spotkania z yy, szefami dużych agencji reklamowych, I każda agencja specjalizowała się w różnych rodzajach PR-u, a to PR sportowy, a to takie, a to siaki. Czarny. czarne PR no różne, różne sytuacje kryzysowe, no, i tak dalej, i tak dalej. I jeden z szefów dużej agencji reklamowej opowiedział mi o takim miejscu, które kiedyś było, a dzisiaj już go nie ma, nie wiem, czy pamiętacie, nazywało się to MySpace. Mm, tak. Uh -huh. oczywiście. Właśnie w MySpace można było kupować wirtualne nieruchomości. O, I on właśnie mi powiedział coś takiego: mówi: Ja, jakkolwiek, wydaje się to idiotyczne, jako szef agencji reklamowej, muszę być na bieżąco z każdą nowinką, nawet jeżeli ona się z pozoru wydaje idiotyczna. Dlaczego? Dlatego, że jak przyjdzie do mnie klient, z najbardziej durnym pomysłem i okay. powie, a ja chcę mieć w MySpace nieruchomość, no to ja muszę wiedzieć, o czym Jak rozmawiamy. Mu to załatwić? I mówił on prowizor. Była historia taka, że on w tym MySpace'ie za niewirtualne, a realne pieniądze wykupił nieruchomość, w której dla swojego klienta firmy zorganizował wirtualną imprezę. Oczywiście za realne pieniądze. Piękna ja, sprawa. Ja ostatnie... Jak ten świat się toczy, nie mam bladego pojęcia. <laughs> ja ostatnio widziałem tak, um, 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 urywki z wirtualnej imprezy Marka Zuckerberga, i to było żenujące. To było żałosne po prostu. Te postacie, które z trudem no. jakoś się tak, jakoś poruszały. Ten, te A. za duże głowy. Może tańczyli. Nie wiem w rytm czego. Na pewno nie w rytmu tworów, które my emitujemy. W rytm stukających dolarów. W trójce. No właśnie z tymi stukającymi dolarami Marka Zuckerberga robi się tak, tak coraz mniej. Tak coraz bardziej cienko się robi. Natomiast... Mm -mm, tak, Wety, wirtualne... ja, ja myślę, że on ma ich wystarczająco dużo. Żeby mieć co tracić. Tak, mm -hmm. jest mm -hmm. z czego tracić. Ja, na pewno jest z czego tracić, ale ilość użytkowników, z tego co wiem, spada. E, natomiast e, tak, te wirtualne światy to, to nie nowy pomysł rzeczywiście. By, była kiedyś taka też gra, aplikacja, która się nazywa Second World. Mm -hmm. I tam można było przybrać wirtualny dowolną byt. postać, wirtualny byt, ale to wszystko Niestety, jest taki obrazek w internecie, a państwa którzy nie widzieli tego obrazka, proszę o uruchomienie swojej wyobraźni. Jednak zapuszczony budynek, obdrapane ściany, wybite hmm. okno. A w rogu stoi skulona, siedzi, przepraszam, skulona postać z, z okularami wirtualnej rzeczywistości. Mm -hmm. I z tym mi się to kojarzy. Właśnie. Swoją drogą okulary VR też poszły kompletnie nie w tym kierunku, o jakim się mówiło jeszcze jakiś czas temu, prawda? Chod jeszcze te 3-4 lata temu. Wszyscy wieszczyli, że to będzie absolutny hit, że wszyscy będziemy tego używać. Dzisiaj mało kto tak naprawdę tych okularów używa. Chodzi o ucho środkowe, chodzi o błędnik. Mózg jest oszukiwany, jeśli chodzi o bodźce mm. wizualne, Oj, natomiast tak. nie ma bodźców z ciała i czujemy i z, zaczynają być objawy takie jak przy chorobie morskiej. Tak, ale, ale słuchaj, ja pamiętam, że bo nie ugrywam trochę i też się nawet na to da, dałem złapać, bo byłem parę razy w tych, w tych salonach VR i gdzieś tam faktycznie te przeżycia są dosyć Ciekawe, no, ekstremalne, ale intensywne. ciekawe. Tak, bardzo intensywne i faktycznie no, ten błędnik tam szaleje. Natomiast y, gdzieś tam pamiętam w jakiejś literaturze, czytałem, że to ma iść w takim kierunku, żebyś te okulary miał na przykład w swoich okularach. Ja rozumiem. I chodziło I... o to, żeby nałożyć wirtualną rzeczywistość na faktyczną rzeczywistość. Czyli, Czyli... idziesz tak jak w mm -hmm. filmach Science Fiction, i to się wyświetla. Tak. Natomiast mhm. nie mam takiej wiedzy, żeby to w tym kierunku się rozwijało i żeby te, te technologie faktycznie były już na tyle rozwinięte, prawda? Ale myślę, że to będzie szło w tym kierunku, że to jednak będzie szło w kierunku rzeczywistości rozszerzonej i nasza bańka, którą mamy w internecie i w mediach społecznościowych, że algorytm dopasowuje nam wiadomości mhm. oraz komentarze zgodne z naszym światopoglądem, utwierdza nas w naszym światopoglądzie, to pójdzie jeszcze dalej. Co więcej, boję się, jest taka dystopijna wizja, w której te okulary eliminują już z prawdziwej rzeczywistości obiekty, które mogłyby ci zakłócić twój światopogląd. Okej. Okay. Hmm. To jest wizja straszna. No dobrze, to wróćmy do i znowu W świata... rzeczywistości. Przepraszam, Ta, świata realnego wróćmy. umyliście okna przed świętami? Ach, bodaj hmm. bodaj, bym do etapu, jeszcze, jeszcze widać. bodaj bym doszedł do etapu jeszcze czyste. Jeszcze jeszcze widać. Bodajbym doszedł do etapu mycia okien. A samochód? Hmm, no to regularnie. Myłeś Przemil... tak przed świętami? No to, no to tam na nie podjeżdżam, 12 złotych. Przemilczę. Deszcz. Przemilcze. Jest. Tak, tak. Nie, no ja raczej regularnie. I bardzo dobrze. To jest słuszna koncepcja, bowiem właśnie nad Polskę naciera duża ilość pyłu z Sahary. Ja myślałem, i że te, Też, też. O, jak bo dobrze. to wszystko właśnie w z jest deszczem. Będą pylić te takie te, te rośliny, że wszystko żółte będzie. To też jest takie. Jest, 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 tak, to wszystko osiada właśnie na szybach, na, na, na samochodach, na, yy, i potem przyjdzie deszcz i porobi takie Wielkie kroty i będzie wszystkie samochody Brzeli. będą po prostu brudne, i wszystkie okna będą brudne, mimo że były myte kilka dni temu. Czyli jeszcze jeden powód, dla którego trzeba porzucić komunikację indywidualną i 9 euro miesięcznie za wszystkie przejazdy regionalne. Bardzo mi się to podoba. No jaki jest związek? Bo nie Kom komunikacją yy, zbiorową też brudną. Nie zapyloną, nie. czyści ucho jest przecież, ale będzie brudno, jak spadnie ten deszcz. Sachary, na Sahary przyleci tutaj i spadnie. No w każdym razie trochę musztarda po obiedzie, bo pewnie oglądają nas państwo najwcześniej w święta. Już nie rosyjska, ale... a już nie pamiętam jaka. Tak, Co to... zlikwidowano musztardę rosyjską. A, no, jest, jest teraz jest ostra, bardzo, bardzo ostra, tak. po prostu bardzo tak. ostra. Tak. Yy, tak. czy inaczej musztarda po obiedzie, bo jeżeli państwo myli okna przed świętami, a program jest emitowany i oglądają go Państwo najwcześniej w święta, no to to już poszło. W każdym razie, uwaga, pył z nad Sahary naciera, nadlatuje i spadnie na nasze umyte okna, na nasze umyte samochody. Na nasze umyte sprawy. Że będą ponownie brudne. Ale to może taki, takie czerwone coś to, to, to może. Chcemy, być się, chcemy się, że tak powiem, unieść ponad to? Tak, proszę. Tak. Tylko ja wiem, tak, to wiesz, unosił się i niesłychanie powoli upa, opa, opadał, no. co zawsze robi piorunujące wrażenie. Nie wiem, jak było w przypadku tutaj z opadaniem, ale zaraz wam to przeczytam. Mm -hmm. y Znalazłem informację o tym, że pewien turecki restaurator, chcąc uczyć Międzynarodowy Dzień Załogowych Lotów Kosmicznych, jak myślicie, co wysłał w kosmos? Już mi to rakietę. Pach, pachnie fejem, no, ale no, dobrze. No, no, wiadomo, że rakietę, ale co do tej rakiety zapakował? A, Kebaba! kebaba. Tak jest! Autentycznie tak było. Kebab w kosmosie. Ja to widziałem, to był taki kebab na szpadzie. Tak jest, kebab na szpadzie. Co prawda, tylko. to się kebab nazywał. No, jest napisane, że kebab. No właśnie. Saszłak. 38 km wysokości, czyli nie przekroczył umownej granicy kosmosu, czyli to się człowiek też uczy przy okazji. Linii Karmana, umiejscowionej na wysokości 100 km, która jest taką właśnie umowną linią granicy kosmosu. Natomiast no jednak wyniósł tego kebaba na ten 38 kilometr. Kebab opadł, Aha. nie zjedli go kosmici, a raczej żyjące w Morzu Lewantyńskim zwierzęta, gdyż to tam wylądowało. No ale na pewno nie ulega wątpliwości, że się trochę ten kebab ostudził. Ja nie wiem, czy on był no studził, przysmażył, no bo właśnie. No to, tam są no wahania temperatury. Tak, no Najpierw się robi jest. zimno, potem ciepło. Tam jest minus 50, no ale potem przy spadaniu raczej są wysokie temperatury. Natomiast, no, czy proste pytanie, po co nie? No, po to, żeby. Żeby, na, o, tym napisali, żeby tak. o tym napisali. Najtańsza reklama. No, na to wychodzi. Na Prasa to wychodzi. jest najtańszą reklamą. Artykuł w prasie. Absolutnie tak. No dobrze, to jeszcze jeden artykuł i kończymy, chyba. Tak, ale co ma być kontrowersyjnie? Dawaj, ja proszę bardzo. Im no bardziej, dobrze, tym lepiej. No, dobrze, oczywiście. Propozycja Komisji Europejskiej. No, no. bardzo kontrowersyjnie. Mm -hmm, mm -hmm. Uh. Pracownicy mają poznać dokładne wynagrodzenie swoich kolegów i koleżanek z pracy. Super. Każdy z pracowników będzie miał również prawo do zażądania informacji na temat wynagrodzenia innych osób. Jeśli zaś chodzi o ogłoszenia, każda z firm zostanie zmuszona do podania widełek na poszczególne pozycje. Jeśli propozycja dojdzie do skutku, ma zostać wprowadzona w życie w całej Unii Europejskiej w 2024 roku. No i jaka jest argumentacja wprowadzenia takiej dyrektywy? No to mówię ja. W takim razie ze swojego punktu widzenia. No. Najstarsza y, zasada władzy to dziel i rządź. Uh -huh. A w przypadku, kiedy wiemy, kto za jaką pracę ile otrzymuje, możemy zażądać podobnej stawki po prostu. Uh -huh. No i bardzo no no dobrze, transparentność. Transparentność. W ogłoszeniach o pracę, jeśli chodzi o Europę Zachodnią, y, zarobki są podawane. U to nas... W Polsce już chyba też. W Polsce powoli też. Uh -huh. Mi się to podoba. Ja nie widzę tutaj jakiegoś wielkiego tematu tabu. No, waham się, zastanawiam, ale chyba też byłbym y, skłonny. Znaczy. Bo potem rodzą się plotki. Ale oczywiście, zupełnie niepotrzebnie. Zupełnie tak? niepotrzebnie. Tak. Ten, ten na pewno dużo więcej zarabia. Mm -hmm. Ten jest znaczy, popilkiem. Wiesz co, ja ci powiem. Ale tak ja bym... to faktycznie takie plotki by skasowało w ogóle. A, no, tak. o to chodzi. Znaczy, słuchajcie, nie, bo jakby y, y, jedną kwestią jest to, ile ktoś zarabia, mm -hmm. ale. Drugą istotną, nawet powiedziałbym istotniejszą, jest kwestia, za co zarabia, czyli jaki ma zakres obowiązków. Mm -hmm. Bo y, jeżeli mój zakres obowiązków i Twój zakres obowiązków jest taki sam, ty zarabiasz więcej, ja zarabiam mniej, no to trochę tu się coś nie zgadza. Ale. Jeśli ty zarabiasz więcej, ale więcej pracujesz, no to sorry, co mi do tego. Tak. Uh -huh. tak? No bo tak. tu jakby pamiętajmy, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Ależ oczywiście. Okej, okay, ktoś powie, ten prezes złodziej złodzie jeden tam zarabia tysiące. No ale jego i odpowiedzialność, i wiedza, i zakres obowiązków jest jednak dużo, dużo większy, tak? To tak jak z tym mechanikiem, który dokręca jedną śrubkę i prosi o 4000 tysiące złotych. Bo. Spędził lata dlatego, na, na śróbek i jest wykwalifikowany w tym, wykwalifikowany, dobry, w tym kręcaczy. kręcaczy. Jestem tak. dobry. A dlatego mówię: Okej, okay, ale u, unifikujmy, zunifikujmy nie tylko kwestie wypłaty, ale też standardów i stawek. Nie ma Oczywiście, problemu. Znaczy, jeżeli pracy, mamy tak. te same zakres obowiązków, jeżeli mamy te same stawki, ja pracuję więcej, w związku z tym zarabiam więcej. Jeżeli chcesz też zarabiać, pracuj więcej. proste. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No, zgoda, zgoda, Ale niech Bóg. Co te wtedy prawda, rękę. to trochę komunizmem, że wszystkim porówno. Mm, e, za taką samą pracę. Bo jednak, no właśnie, pytanie, czy za taką samą pracę? Bo jednak przyznasz, że są pewne zawody, gdzie, no jednak, e, robienie z... tego samego może być robione lepiej bądź gorzej. Są zawody kreatywne prawda? Tak. Tak, czy tak? ale rynek w pewien sposób to wycenia. Tak? Czy dana kampania reklamowa, czy dany pomysł się udał, o ile wzrosła sprzedaż przy stworzeniu tej, a nie innej reklamy. Dzieło sztuki. Dlatego wiesz, obawiam się, że to może jednak rodzić pewnego rodzaju konflikty, no bo ktoś, kto uważa siebie za specjalistę, wybitnego, lepszego fachowca ale wykonuje to samo, ale lepiej, no to mówi, ale no to się mi lepiej. Jest artystą w swoim fachu. Mm, tak, tak, ale z drugiej strony wytrąca to argument z ręki pracodawcom, wytrąca to przewagę e, pracodawcy, a ja zawsze jestem sercem za pracownikami. <głosy> <głosy> Okay. No i skoro To zgoda... się podziel swoją pensją, wiesz? <laughs> Sam jestem pracownikiem, więc jestem za sobą. No tak. Zgoda? zgoda? Zgoda. Zgoda. No to skoro zgoda, to kończymy. Dziękujemy Państwu bardzo za to, że pozwoliliście zmarnować nam kolejną godzinę swojego życia. Siedem dni na godzinę. Pięknie wyglądasz wśród tej fioletowej kurtyny, niczym Laura Palmer w Twin Peaks, w chacie zła. A tak kończymy tę godzinę. To był Michał Migała. Laura Palmer. Tomasz Miarcha.